Komunikat. Uwaga! Bądź odpowiedzialny za słowo i zdrowie innych. Nie pomawiaj drugiego człowieka za odsłoniętą twarz. On nie musi się tłumaczyć, wszak zachowuje się zgodnie z dotychczasową normą społeczną i zdrowotną. To noszenie masek i zamykanie gospodarki są odejściem od normy, stąd ten co za ich brak obwinia, ma obowiązek udowodnić, że ich noszenie i wprowadzenie daje lepsze efekty niż zachowanie zgodne z dotychczasową normą. Ci, którzy oskarżają, traktując rzekomą lepszość lockdownu i masek jako oczywistość, dopuszczają się sprzecznego z prawem pomówienia. Niesiej paniki, bo ona zabija zabija tych, którym zszargała odporność, którym zniszczyła miejsca pracy, a więc pozbawiła możliwości jedzenia i leczenia, tych, co z powodu strachu nie przyszli do lekarza w porę, tych, co odbili się od drzwi szpitali i przez to umarli. Nagły wzrost śmiertelności w listopadzie z powodów niekowidowych oraz bezpośrednie zgony od wiosny z powodu paraliżu służby zdrowia spowodowanej przez tak zwane obostrzenia to fakt. Natomiast rzekoma lepszość lockdownu masek i szczepień to dawniej niesprawdzona, a teraz już obalona listopadowymi statystykami teoria. Nie zarzucaj więc siania teorii spiskowych tym, co na te naukowe dane wskazują. Nie bądź jak złodziej, co najgłośniej krzyczy łapej złodzieja, żeby odwrócić uwagę od siebie.